Następna La Liga zaczyna się już dzisiaj. Będzie o czym porozmawiać, bo przed nami w tej kolejce prawdziwy hit. Derby Katalonii, które dawno nie miały takiej stawki, takiego prestiżu, takiej obsady, jeśli chodzi o pozycję drużyn, które będą w nich rywalizowały, więc będziemy tak do tych derbów wracać, odchodzić od nich, ale wiadomo, że to będzie też taki trochę wątek przewodni naszego dzisiejszego spotkania, bo to rzecz, zdecydowanie najciekawsza rzecz chyba, która czeka nas już, jeśli chodzi o hiszpańską piłkę w końcówce tego roku. Prawda, Piotrze? Prawda, prawda. No akurat tak się złożyło, że Barcelona w tym ostatnim tygodniu miała i ma dwóch bardzo wymagających rywali. O tej Barcelonie sobie jeszcze porozmawiamy, bo tym razem to Leszek przygotowywał harmonogram naszej dyskusji i nie zabraknie tam wątku Barcelony, więc nie będę tego tematu rozwijał. Niemniej jednak rzeczywiście no to jest taka rywalizacja, która pobudza wyobraźnię. Powiedziałeś, dawno nie było tak ważnych derbów Katalonii. Ja odnoszę wrażenie, że chyba nigdy nie było. No właśnie, właśnie. Jakichkolwiek sensownych derbów Katalonii, bo przecież derby Barcelony jak najbardziej. Choć tam zazwyczaj, właściwie nie pamiętam sytuacji, w której byłoby odwrotnie. To Barca zawsze była albo murowanym faworytem, albo zespołem, który po prostu naturalnie miał... Stawki też bywały wielkie, tylko że Spaniol walczy o utrzymanie, a Barcelona o mistrzostwo i wtedy... No właśnie, właśnie, właśnie. Były takie czasy, że ta kadra Espanyolu była interesująca i dość mocna i kiedy Barcelona szczególnie przyjeżdżała na stadion olimpijski przez lata, a później już na Corneille, no to bywało tak, że eksperci wcale nie byli pewni trzech punktów, czy w ogóle jakiegokolwiek punktu dla Barcelony, ale to już są czasy dawne, minione. Wiadomo, Espanyol gra w Segunda Division. Zobaczymy, czy wróci do Primera, bo to wcale takie oczywiste, patrząc po aktualnej tabeli, nie jest. Ale nie o Espanyol dzisiaj będziemy rozmawiać, a o Gironie, Leszku, to startujemy z wątkiem pucharowym. No właśnie, musimy zacząć wątkiem pucharowym. Kolejna edycja Copa del Rey, teraz to jest strasznie rozbudowane i ciągle muszę szukać, gdzie dany klub gra, który jest rywalem zespołu z Primera División, bo to wciąż jest jeszcze turniej takich no-name'ów. Tym razem już mieliśmy dwie niespodzianki, cudzysłów tutaj można wstawić, zwłaszcza przy wyniku Almerii, która wzięła i odpadła także z Copa del Rey po meczu z UD Barbastro. No i jeszcze Cadiz też się nie popisał. Nie będziemy oczywiście tego wątku ciągnąć, bo o czymże tu mówić, kiedy zawodowcy grają z amatorami. Warto zauważyć, że tym razem nie było 10-0, 14-0. 14-0 to akurat reprezentacja Francji pokonała Gibraltar, ale w poprzedniej rundzie też były dwucyfrówki w Copa del Rey. Natomiast no cóż, zawsze jest to okazja, żeby sprawdzić, dać szansę zawodnikom, którzy ostatnio grali mało. Taki Villalibre strzelił dwa gole dla Atletiku w meczu z Cayon, taki Jabre strzelił dwa gole dla Majorki w meczu Valle de Egues, więc w kilku klubach paru zawodników się odbudowało. Olbrzymie problemy miał Real Sociedad w meczu z Andratxem. No i jedynego gola zwycięskiego strzelił piłkarz, na którego ty, Piotrze, bardzo czekasz, aż on wreszcie wyzdrowieje i zacznie pokazywać swoją formę, czyli André Silva. Więc może o kilka zdań ciebie poproszę komentarza do tego faktu, jak również do faktu, że ostatnio gole w lidze i punkty Sociedad zapewnia Umar Sadik, więc nie było żadnego napastnika środkowego, zdrowego w ekipie z San Sebastian, a teraz nagle zaczyna się robić straszny tłok, jeśli chodzi o to, no bo wiadomo, że Oyarzabal ze znakomitym skutkiem pełnił tą rolę. Teraz akurat go nie było w tym meczu pucharowym, nie z powodu kontuzji, tylko dlatego, że mu się dziecko rodziło, no ale nagle będzie miał tutaj duży wybór na tej pozycji. Wygląda na to Imanol Alguacil. Kogo obstawiasz, że będzie grał w tych najważniejszych meczach, na przykład wiosennych w Lidze Mistrzów na środku ataku? André Silva, Umar Sadik, Oyarzabal, czy jeszcze ktoś inny? No, wiele będzie zależało od zdrowia poszczególnych piłkarzy, bo jeśli załóżmy, któryś z nich dozna jakiejś poważniejszej kontuzji, nie myślę tutaj wyłącznie o środkowych napastnikach, ale także powiedzmy o skrzydłowych, no to wiadomo, że naturalną pozycją dla Mikela Oyarzabala jest, załóżmy, lewe skrzydło.
Jeszcze Carlos Fernandez, tak? Jeszcze może wchodzić w grę. Tak, Carlos Fernandez, jak wiemy, jest trochę upośledzony, jeśli idzie o tą gradację wśród napastników, to znaczy Manuel Alguacil chyba z definicji uznaje go jako piłkarza zadaniowego na konkretne mecze. Już go tak mentalnie przesunął do tego drugiego szeregu. Natomiast ci pozostali oczywiście walczą teoretycznie o to, by grać w wyjściowym składzie. Wiadomo, że największe umiejętności jako dziewiątka, największe doświadczenie ma Silva i ja w nim upatruję zawodnika, który właśnie, jeśli mówimy już o Lidze Mistrzów, o tych występach przyszłorocznych, to jego bym widział jako dziewiątkę oczywiście, bo ma najwięcej umiejętności, najwięcej sprytu, taką bożą iskrę po prostu ma Silva i pokazywał to wielokrotnie w barwach czy Lipska, czy wcześniej innych klubów, po prostu ma gola. Natomiast co do Sadika, ja ciągle mam wątpliwości. Okej, oddał dwa fenomenalne strzały, wyszło mu to mecz po meczu. No pytanie, czy w taki sposób może regularnie zdobywać gole? Być może ma tak ułożoną stopę, że przy sprzyjających okolicznościach raz powiedzmy w meczu albo co drugi mecz jest w stanie coś takiego zrobić. Tego mu nie odbieram, natomiast cały czas on mi wygląda tak, jak wiesz co, taki jak wśród klocków znanej duńskiej firmy, taki klocek, co wiesz, no jak go na siłę wciśniesz, to jakoś wejdzie, tak? Może ale cztery obok wyskoczą wtedy. Tak, tak, ale ewidentnie widzisz, że to tak na siłę, tak? Ani to wizualnie nie wygląda dobrze, ani też do końca ta konstrukcja nie jest taka, jak być powinna zgodnie z instrukcją, więc myślę sobie, że Umar Sadik to jest dla mnie ciągle wielka niewiadoma, bo ta gra asocjacyjna, ta gra kombinacyjna, z której słynie Real Sociedad, która się tym bardziej układała bardzo udanie, bo właśnie na szpicy grał Oyarzabal, zawodnik, który się idealnie w tym odnajduje, więc z tego punktu widzenia i to zagrożenie, które budowała dzięki temu i to regularnie ekipa z Anoeta w każdym kolejnym meczu, nieważne czy to był Inter, czy to była drużyna z gdzieś środka ligowej tabeli Primera División, to widać było, że bez tej dziewiątki Real Sociedad radzi sobie nadspodziewanie dobrze, bo okej, tych goli nie zawsze było tyle, ile trzeba, bo sytuacje były ku temu, natomiast najważniejsze było to, i to chyba jest kluczowe, i myślę, że tak też oceniają sędziowie, nie wiem skąd tych sędziów mam w głowie, oceniają trenerzy, że właśnie umiejętność stwarzania sobie sytuacji, że prędzej czy później gole będą, albo one muszą w końcu paść, natomiast jeżeli nie tworzysz sytuacji, no to wiadomo, to jest dopiero dramat i tutaj wtedy masz bardzo dużo pracy. Więc ja obstawiam, że tą dziewiątką jednak wiosną będzie André Silva. Tak to w tym momencie widzę. A jeśli mogę jeszcze, zamykając od siebie oczywiście wątek pucharowy, powiedzieć, no to tak, wiemy doskonale, że dla takich ekip jak Cadiz, Almeria, nie chcę ich bronić, bo odpaść jednak z, nie wiem, listonoszami, murarzami, czy kelnerami, czy kimkolwiek są ci zawodnicy grający w tych klubach na co dzień, to jest to wstyd. To jest to wstyd i koniec, kropka. Tak? Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli jesteś w tak trudnym położeniu, no Almeria jest w położeniu katastrofalnym i tutaj już trzeba sobie jasno powiedzieć, że nadzieja umarła. No okej, możemy gdzieś tam domyślić się, że w jakimś momencie już, kiedy wszystkie siły zostaną pogrzebane, wszelkie nadzieje, to wtedy nagle drużyna ni stąd, ni zowąd będzie w stanie wygrać powiedzmy dwa mecze, które tak nic nie dadzą. Tak? To znaczy, tak jak Elche miał przez moment niezłą chwilę, kiedy już wszyscy wiedzieli, że jest po Elche. Więc tak, natomiast no, ten puchar dla Kadizu, bądźmy szczerzy, to też jest dopust Boży. No, te kluby wiedzą, że żadną niespodzianką w tych pucharach nie będą, że nic im to nie da, nawet jeśli by załóżmy dotarły do ćwierćfinału, bo to nie jest jakiś wyczyn, który będzie zapisany w książkach, annałach i kibice po rękach piłkarzy za to całować nie będą. Natomiast jeśli zespół spadnie, to będzie dopiero dramat dla wszystkich, dla klubu, dla jego finansów, dla samych piłkarzy, z których pewnie większość, jak wiemy doskonale, to z takiego Kadizu raczej wielu angaży w Primera División nie otrzyma. Więc myślę sobie, że paradoksalnie, chociaż trzeba było posypać głowę popiołem, powiedzieć, że jaki to wstyd, jak żeśmy się zhańbili i tak dalej, Sergio o tym mówił głośno, to moim zdaniem myślę, że tak z tyłu głowy mówią, dobrze, że już to po nas, przynajmniej nie musimy jechać i się powiedzmy w trzeciej rundzie mierzyć, dajmy na to z jakimś Hetafe, mordować się z tym Hetafe, stracić niepotrzebnie siłę, a tu przecież jesteśmy tuż nad kreską, prawda? Więc myślę sobie, że dobre, że dla tych zespołów, bardziej o Kadizie mówię, no bo Almeria już jest naprawdę w sytuacji beznadziejnej, ale dla Kadizu myślę, że to pożegnanie z pucharami raczej im wyjdzie na dobre. No, to Almeria to mogła właśnie chcieć trochę zamazać złe wrażenie właśnie karierą w Copa del Rey, ale nie skorzystała z tej okazji. Co do Realu Sociedad, Sadik to jest taki właśnie napastnik na trudne czasy, na napastnik na okres taki jak teraz mamy, że już właściwie jest po Lidze Mistrzów, no walczą o pierwsze miejsce, gromadzą tam te siły na Inter, napinają się, żeby wygrać swoją grupę, co byłoby bardzo ważne w kontekście przeciwnika w kolejnej rundzie, ale już swoje Sociedad zrobił.
zrobił. Ten plan minimum zrealizował, więc a może nawet nie minimum, może planem minimum było trzecie miejsce. Więc teraz właśnie Sadik dzięki tym swoim indywidualnym zagraniom te mecze przepycha kolanem, zdobywa punkty w lidze, czy z Sevillo, czy z Osasuna, i właśnie jest potrzebny na taki okres. Natomiast też w tych meczach, powiedzmy, 1/8 Ligi Mistrzów, to go raczej widzę w końcówce. Tylko się zastanawiam właśnie, bo jeśli mówisz, że André Silva wywalczy miejsce w 11, to znaczy, że Oyarzabal będzie grał na lewej stronie, to znaczy, że Barenechea nie będzie grał w 11, a to jest piłkarz będący w dużej formie i dużo nie dający. Teraz kontuzję złapał, zobaczymy jak długo będzie dochodził do zdrowia, ale ma taki kłopot pozytywny bogactwa, na pewno ujawnia mu się ten kłopot bogactwa, bo najpierw było straszne ubóstwo, a teraz jest kilku konkretnych graczy właśnie do pełnienia roli dziewiątki w zespole z San Sebastian. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? A właśnie, drugi wątek pucharowy to też, jeszcze jedno, bo mówiłeś o tych listonoszach, to właśnie Alguacil się po tym wygranym ledwo meczu bardzo złościł na swoich piłkarzy. Graliście z ludźmi, którzy od 9 do 17 byli w robocie, ale 20 przyszli na mecz i strzeliliście im jednego gola, wygraliście cudem, bo oni nie wykorzystywali sytuacji, katastrofa i prawie że kompromitacja, ale Grunże się udało, za dwa dni nikt o tym nie będzie pamiętał, zwłaszcza jeśli Sociedad gdzieś tam dojdzie do finału, to też się będą się wszyscy śmieli z tego, że tutaj z tym Andrade Krzemy to ledwo wygrali. Villarreal wcześniej swój mecz rozstrzygnął, bo teraz musiał nadrabiać zaległości w Lidze Europy, z Maccabi grał i tylko zremisował, co oznacza, że do Rennes będzie jechał z koniecznością wygrania, jeśli chce zająć pierwsze miejsce w grupie. Krok do tyłu wyraźny ten mecz Villarreal z Maccabi. No, nie była to jakaś olśniewająca gra za kadencji Marcelino, kiedy on przejął zespół, ale przynajmniej była skuteczna. A tutaj grali bardzo źle i w tej drugiej połowie to w ogóle nie było widać, że oni są z La Liga, Maccabi z ligi, która jest ileś tam półek niżej, więc na pewno trzeba sobie postawić pytanie, czy ten mecz nie kończy trochę efektu nowej miotły, nie kończy tego czasu, kiedy drużyna zdobywała punkty, bo przyszedł nowy, fajny trener i wszyscy uwierzyli, że teraz będzie super i dzięki temu przetrwali, powiedzmy, trudne momenty w pierwszym meczu ligowym, potem się objawił Morales z Osasuną. A teraz czy nie wrócimy znów do tej szarej rzeczywistości, kiedy nie będzie ani gry, ani punktów, bo gra była średnia, ale punkty i zdobycze były w poprzednich meczach Marcelino. A właśnie razem będziemy komentować mecz w sobotę, może włączę właśnie nasze propozycje na nadchodzący weekend na antenach Canal Plus Sport. Razem będziemy komentować mecz Villarreal Sociedad, więc przekonamy się, czy Sociedad rzeczywiście już skończył rok, jak można by mniemać po tym, co zaprezentował Van Dratksz, i czy Villarreal też już tylko będzie marzył o tym, żeby przyszła ta przerwa i można było coś w drużynie poprawić. Twoim zdaniem to będzie dobry mecz, czy to będzie straszna, jak to się mówi, padaka, spotkanie Villarreal Sociedad? Słuchaj, no ja myślę, że to będzie dobry mecz, bo akurat te dwie drużyny inaczej. Villarreal nam nigdy w ostatnich latach nie gwarantował dobrych meczów na poziomie La Liga, taka jest prawda. Myśmy się bardzo emocjonowali i momentami zachwycali postawą Villarreal na arenie europejskiej, ale jak przychodziło nam, przynajmniej ja tak od siebie powiem, komentować mecze z udziałem Villarreal w lidze hiszpańskiej, a szczególnie jeśli to były mecze z przeciętniakami, średniakami, to naprawdę można było przysypiać. I to było dokładnie za kadencji Unai Emery'ego, później to się niewiele zmieniło, inaczej za Setiena. No wiosną naprawdę Villarreal grał piłkę dynamiczną, szybką, ciekawą dla oka. Ja to cały czas będę bronił Kike Setiena, bo to on... Co tydzień to robimy tutaj obaj. Tak, mimo oczywiście swoich oczywistych słabości, wynikających, nie wiem, z wieku dojrzałego, mocno dojrzałego, ktoś by powiedział, wieku starszego, etc. Nie potrafił się z tą drużyną dogadać, natomiast kierunek, jaki powziął, był jedynie słuszny, jeśli idzie o zasób piłkarzy, jakim w danym momencie dysponował. Co do tego początku Marcelino, szybciutko. Zgadzają się wyniki i myślę, że Marcelino ma tego świadomość, że zgadzają się wyniki i to jest koniec. Udało się odpalić José Luisa Moralesa. Czy Marcelino, przychodząc, oglądając treningi, od razu wyczuł, że to jest to ogniwo, które może mu dać
trochę element zaskoczenia względem rywali, którzy trochę już pewnie pokpiwali sobie z tego Villarreal jako klubu staruszków. Czy może jednak José Morales trochę niespodziewanie, na zasadzie no musimy go wstawić, bo nie mamy Sorlota, więc módlmy się, żeby nie skończyło się to kompromitacją, no bo Sorlot akurat gwarantował jakąś tam skuteczność pod bramką, a wiemy jaka była skuteczność, jaka była partycypacja Moralesa we wcześniejszych meczach i pod względem minut i pod względem tego, co on już grając dawał zespołowi. No było słabo, no mówiło się otwartym tekstem o tym, że zimą po prostu Morales pożegna się z Villarreal i może wróci do Levante, może pójdzie jeszcze gdzie indziej. Więc to jest niespodzianka, jak duża dla trenera, trudno powiedzieć, dla chyba wszystkich obserwatorów ogromna, no bo miał niesamowity tydzień. No ale tak, patrząc na chłodno, okej, punkty są, ale uciekli spod topora kompromitacji w meczu z Zamorą. Taka jest prawda, potrzebowali dogrywki. No ale dobra, pierwsze koty za płoty, jedziemy dalej. Mecz z Osasuną, do przerwy, gdyby nie Jorgensen, który zresztą odbierał, pamiętasz, gratulacje od Reiny i od kolegów, bo prezentował się w tamtym meczu wyśmienicie. To też by się to skończyło się. No, Osasuna nie wykorzystała po prostu szans, które powinna wykorzystać. Ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej. Dwa, Panathinaikos, okej, jest prowadzenie 3-0. Na miłość boską, czym jest Panathinaikos? No, okej, ograli ten Villarreal, ale wiemy, co to był za Villarreal, jak on się prezentował wtedy w tych Atenach. No ale dwa gole tracą, robi się nerwowo, to ta defensywa ciągle jest kulawa, dziurawa i czasami jak widzę te artykuły takie, no ostatnio mnie rozbawił artykuł w marcu dotyczący Kłęki, no po prostu padłem ze śmiechu, jak przeczytałem te peany pod adresem Kłęki, jaki to znakomity obrońca, jaki to godny następca Pau Torresa, no takiej laurki absurdalnej już dawno nie czytałem, no ale dobra, każdy ma prawo do swojego zdania, ja mam zdanie inne i być może na dłuższą metę to ten dziennikarz będzie miał rację. Fakty są takie i myślę, że Marcelino to jasno podsumował. Nie cieszmy się za bardzo, nie popadajmy w hura optymizm. Dobrze, że są punkty. Dobrze, że są punkty, dobrześmy ruszyli, że jest większa wiara w drużynie. Natomiast powiem Ci, słowa Komesani mnie uderzyły, który powiedział, spotkaliśmy się z trenerem, trener długo z nami rozmawiał, miał wszystko przygotowane i otworzył nam oczy. Otworzył nam oczy na to, w jak trudnej sytuacji jesteśmy, jak źle gramy, jak źle bronimy. O Matko Bosko, powiem Ci szczerze, nie miałbym odwagi jako piłkarz opowiadać takich dyrdymałów. Po prostu nie miałbym odwagi, bo to raz, że to kompromituje samego zawodnika. Dwa, nie wiem, czy on chce pokazać wszystkim dookoła, że Paczeta to był jakiś po prostu... nie wiem, człowiek z ulicy wzięty, jakiś kompletny ignorant, no to są takie absurdy, że ręce bolą. Wiemy, co jest przyczyną degrengolady Villarrealu. No ta przyczyna nazywa się tłuste, stare koty. Taka jest prawda. Tłuste, stare koty, którym się nie chce grać już w piłkę, które uznały, że one mogą na stojąco wygrywać mecze w La Liga i Europejskich Pucharach. No nie wygrali, nie mogą wygrywać i rzeczywistość pokazała. I najgorsze jest to, że Villarreal niestety na tą chorobę, Leszku, zauważ, zapada regularnie. Co 3-4 lata przychodzi ta choroba. Drużyna napakowana gwiazdami, różnymi gwiazdami, kompromituje się nagle nie widzieć czemu, nagle okazuje się, że przychodzi sezon, w którym jest walka, jak to mówił klasyk, walka o spadek. No na miłość boską, no tak nie powinien profesjonalny klub działać. Ja myślę, że to, co kiedyś powiedziałeś, to było bardzo mądre. Odejście Janezy. Odejście Janezy to jest kolejny przykład. No wiadomo, odszedł i stało się, jak się stało. Natomiast młody Roż, no to nie ten rozmiar kapelusza, nie ten rozmiar obuwia, bym powiedział, żeby trzymać tą drużynę, jak to się mówi, za przysłowiową twarz. No, rozlazła mu się ta ekipa, on pozwolił na zbyt wiele, dał piłkarzom po prostu narzędzia do ręki. Wy rządźcie klubem, znaczy rządźcie jakby szatnią, rządźcie drużyną, a my będziemy spełniali wasze zachcianki. No i efekty są takie, jakie są. Tak, za chwilę może być brutalna weryfikacja. Za chwilę może się, Marcelino, ten zespół lekko rozjechać. No. Zanim przejdziemy do kolejnego wątku, to jeszcze dwa zdania co do Moralesa, to on podobno już był spakowany do Levante. Wiadomo, że w styczniu by dopiero miał wrócić, ale była taka koncepcja, żeby już go teraz w grudniu odesłać, niech już tam się zadomawia z powrotem, bo nie będzie potrzebny i nagle przyszedł Marcelino Pstryk i Morales mu parę meczów wygrał. Druga rzecz to jeździliśmy tutaj jak po łysej kobyle, podali im parecho nieraz, a teraz tak, tłumaczyłem magazyn La Liga World, Gerard Moreno,
mój ulubiony piłkarz w cyklu przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, no Dani Parejo, rozpływa się, jaki to wielki konstruktor, Alex Baena, pamiętam kiedyś też mówił, Dani Parejo to jest taki wzór, strasznie jest bardzo mocno ceniony w szatni ten Dani Parejo, którego my byśmy już odstawili od składu, bo uważamy, że on spowalnia, hamuje grę. A piłkarze są zarówno ci z młodszego pokolenia, jak i ze starszego w Villarreal, no zakochani w nim, szanują go niebywale i chcą z nim grać, więc może po prostu nie opłaca się walczyć z Danim Parejo żadnemu trenerowi, bo on w szatni ma jakiś dziwny autorytet, który bierze się może z dostrzegania rzeczy, których my nie dostrzegamy, natomiast on rzeczywiście no, nie ma już ciężkiej nogi, że się tak wyrażę, i nie potrafi tego zespołu rozpędzić. No, ale to zupełnie inna sprawa, może za tydzień, jak coś się ciekawego wydarzy w meczu Villarreal z Rennes i w tym oczywiście Sociedad, to do kwestii tego klubu wrócimy, bo teraz mamy hit tygodnia pod hasłem Saragosa w Bayernie. No to wiadomość szokująca, że przepraszam, że Bayern sięga po takiego chłopaczka, który kilka razy błysnął w La Liga, zadebiutował w reprezentacji, ale tak naprawdę to może dlatego wszystko mu się udawało w meczu z Barceloną czy w kilku innych, że nikt jeszcze go nie znał, a teraz już ten jego jedyny zwód, jaki ma, na nikim nie robi wrażenia, co pokazał mecz z Realem Madryt. Też pierwszy o Saragosie się powymądrzeć, czy ja mam kontynuować? To ja się mogę chwilę powymądrzeć. No dawaj, potem ja spróbuję. Dobrze. Się coś Dobrze, tam słuchaj, powiedzieć. Ja miałem tą przyjemność obejrzeć sobie ten mecz reprezentacji ze Szkocją, czyli właśnie debiut Briana Saragosy na żywo ze stadionu. I rzeczywiście jak on wszedł w drugiej połowie, to osoby siedzące obok mnie, lekko niezorientowane, naprawdę nie kojarzące tego zawodnika, bo też wiesz, jak to często bywa, kibice reprezentacji niekoniecznie są jakimiś wielkimi fachowcami, nie oglądałem na co dzień futbolu, a już na pewno nie oglądałem Granady. Pewnie oglądałem mecze swojego ukochanego zespołu, czasem Real, czasem Barcelony, ale Granady niekoniecznie, choć wiadomo, że on dostał to powołanie po tym zremisowanym słynnym meczu z Barceloną. I rzeczywiście zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Ale to wrażenie polegało bardziej na tym, że nie brakowało mu tej takiej, jak to wiem w Hiszpanii, descaro, nie? Tej takiej bezczelności, takiej odwagi, przebojowości. Natomiast tej jakości piłkarskiej aż tak wiele naprawdę nie było w tym meczu. On się wyróżniał na tle trochę, powiedziałbym, takich apatycznych w tym meczu, nie mogących się przebić, już lekko rozdrażnionych gwiazdorów reprezentacji La Roja, którzy w ten szkocki mur walili długo, ale byli całkowicie bezradni, kompletnie nie wiedzieli, jak go skruszyć. No i wszedł ten Saragosa i zrobił jakąś tam, powiedzmy, różnicę. Tu poszedł dynamicznie z piłką, tu zwodzik, tam jakieś przyspieszenie, czasem mu ta piłka uciekła. Zwał jak zwał. Co do Bayernu i do tego transferu, no Bayern zasłynął w ostatnich latach, że raz, że zmienił politykę, on właściwie dwutorowo tą politykę ostatnio skonstruował. Z jednej strony zaczął sięgać po naprawdę takie gorące, bym powiedział, kąski transferowe i zaczął płacić za piłkarzy ogromne pieniądze, prawda, to transfery Hernandeza, etc., po 80 baniek i tak dalej, czyli pokazał, że zrywamy z tą polityką oszczędzania, że teraz pokażemy wam, że my mamy te pieniądze, nas stać. A z drugiej strony zaczął też ściągać piłkarzy nieoczywistych. Ten kierunek hiszpański zawsze gdzieś tam ten Bayern Monachium ewidentnie kręcił, bo pamiętamy, kiedy Bayern otrzymywał srogie cięgi od hiszpańskich drużyn, ale bywało też odwrotnie, ale to już byśmy musieli sięgnąć głęboko do historii, kiedy realnie potrafił sobie z Bayernem dać rady. Ale jednak gdzieś szukano tych hiszpańskich tropów, prawda? A to Javi Martinez, no mówiłem o Hernandezie, ale to powiedzmy, że jest Francuz bardziej. Javi Martinez, który okazał się przyzwoitym transferem, nigdy nie był piłkarzem wyjściowego składu, taką postacią, którą byśmy jakoś w historii Bayernu specjalnie zapamiętali i ją podkreślili. No ale ściągnięto na przykład, pamiętasz, Marka Roque do Bayernu, tak? Bayern postanowił za niego niemałe pieniądze Espaniolowi zapłacić. Jak się ten Roque spisywał w Bayernie, wiemy o tym doskonale. No nie spisywał się, nie był w stanie się przebić do tak konkurencyjnej drużyny, która oczywiście nie ma czasu na uczenie zawodników grania w piłkę i rozwijanie ich. No oni po prostu od razu muszą łapać pewne niuanse, pewne umiejętności, albo mają to coś, tak jak miał, powiedzmy, wychowane kimś, albo nie mają tego, no tak. Albo są tacy jak Kroos, że idą na wypożyczenie, tam robią furorę, wracają i od razu są ważnymi piłkarzami, albo po prostu się od Bayernu odbijają. Roque się odbił od Bayernu, poszedł do Anglii,
W Anglii, no co, no Leeds United, no grał jak grał, no to taka prawda. No i dzisiaj jest w Betisie, tak? I dzisiaj jest w Betisie, jest solidnym piłkarzem, nic więcej. Jakim będzie piłkarzem Brian Saragosa? Bardzo trudno powiedzieć. Bardziej mi się przychylił do tego, do tej twojej właśnie zapowiedzi, że miał jakieś tam zwody, ale te zwody już zostały rozczytane, już wiemy, o co chodzi z Brianem Saragosą. Ten mecz oczywiście z Realem, o którym napomknąłeś, bo sobie przed wejściem też trochę rozmawialiśmy o naszych propozycjach, no faktycznie był meczem, który go brutalnie zweryfikował, nawet w sytuacji, w której koledzy kompletnie nie pomagali, bo wiemy, że Granada w ofensywie nie zaistniała właściwie nawet na moment. Ale myślę, że od takiego piłkarza oczekiwałbym nawet takiej chęci, próby, pokazania się, nawet dajcie mi tą piłkę, skoro już było wiadomym, on to musiał wiedzieć, bo to jest oczywiste, że za chwilę przechodzi, ale chce się pokazać na tle takiego Realu, dołożyć coś więcej. Nie było tego widać po tym piłkarzu. Więc mam obawy, że to może być taki po prostu taki ciekawy przypadek ulicznego zawodnika, który w pewnym momencie wszedł do drużyny, wyszła mu seria 3-4 spotkań, co powiedziałeś, i za chwilę to się może skończyć. I za chwilę to się może skończyć i tak naprawdę Bayern Monachium może sobie pluć w brodę, że się pomylił. A z drugiej strony zakładam, że ci skauci Bayernu no, coś wiedzą i coś widzą więcej niż tylko to, co my widzimy. Tak? Nazwijmy to zwykli zjadacze piłkarskiego chleba, którzy patrzą na boisku i oceniają to, co widać. Tak? Może oni w pewnych niuansach, w pewnych rzeczach dostrzegli ogromny potencjał, który tylko trzeba odpowiednio nakręcić. I domyślam się, że to nie jest zawodnik, który ma wejść od razu do składu Bayernu. To taki naiwny nie jestem. Może oni go wypożyczą gdzieś dalej, może mają jakiś plan wobec niego. No. A może po prostu mają tyle kasy, że uznali, że wydając te kilkanaście milionów wiele nie ryzykują, tak? A uprzedzili konkurencję i może no wyjdą na sobie. Ile oni za niego wydali? Bo Transfermarkt podaje na przykład ten transfer jako przesądzony za 13, więc pewnie to są, jest 13 plus jakieś bonusy, które w przypadku Bayernu przeważnie są, bywają realizowane, bo Bayern te sukcesy zdobywa. Ja na to patrzę trochę inaczej, wiesz, bo akurat Bayern to jest idealny klub dla, to jest drużyna, która opiera swoją grę na szeroko grających skrzydłowych. I kiedy usłyszałem, że Brian Zaragoza trafił do Bayernu, to oczywiście był to w pierwszym momencie szok, bo wydawało mi się, że nie wiem, o 5 półek to on nie przeskoczy, tak, że może o 2 czy 3 powędrować, ale nie do drużyny, która co roku ma za cel wygranie Ligi Mistrzów. A potem sobie przypomniałem transfer Kingsleya Comana w 2017 roku z Juventusu, więc kosztował trochę więcej. Gdyby Zaragoza był kupowany z lepszego klubu, to też by było więcej niż te 13 czy 15 milionów, za Comana zapłacili wtedy 21. Ja pamiętam tego zawodnika, był to tak samo surowy, ale pełen entuzjazmu, dynamiki i chęci do dryblowania piłkarz, jak dziś jest Saragossa. Ja nie twierdzę, że Saragossa ma taki sam talent jak Coman, o tym się dopiero przekonamy, będzie to musiał udowodnić. Natomiast Bayern to jest idealne miejsce, by skrzydłowi tam się rozwijali, by się skrzydłowi tam sprawdzali, tacy właśnie grający indywidualnie, no bo taki jest styl Bayernu. Tak, jest wysoki, świetny środkowy napastnik, bardzo dobra linia pomocy i szeroko grający skrzydłowi. Sané w Bayernie, no Sané to zupełnie inna rzecz, był talentem wielkim od samego początku, było jasne, ale Gnabry czy właśnie Kingsley Coman wspaniale się w Bayernie wszyscy rozwinęli, wspaniale się odnaleźli, bo tam po prostu oni mają dużo do pogrania. Bayern gra w ten sposób, jest tak silną drużyną, że skrzydłowy w Bayernie częściej niż może w jakimkolwiek innym klubie na świecie, nawet niż w Manchesterze City czy w Barcelonie, gra jeden na jednego z obrońcą rywali bez asekuracji, bo nie można asekurować wszystkich, tak, w takim zespole jak Bayern. A dla Saragossy pierwszy rywal nie jest przeważnie problemem, bo rzuca sobie piłkę i go obiega, więc jakiś tam sens w tym transferze widzę, no bo wiadomo, Kingsley Coman to dzisiaj czołowy skrzydłowy świata, na pewno jest w top 10 i gra fantastycznie także w reprezentacji Francji, więc Bayern zrobił z niego wybitnego piłkarza, nie boję się tego słowa, i myślę, że Saragossa też nie mógł lepiej trafić, bo to mu wiele ułatwi. On się w tej Granadzie musi strasznie naszarpać w tej chwili, bo po tym pierwszych meczach, kiedy nikt go nie znał, teraz go wszyscy znają i wiadomo, że trzeba uważać na Saragossę, trzeba go podwajać. Drugi przeciwnik jest dla Saragossy już większym problemem na ogół,
No bo jednak to szybkość jest jego największym atutem i taka bezczelność. Natomiast kiedy już trzeba pokombinować, rozegrać dwóch przeciwników, którzy cię pilnują, by jakoś się między nich wślizgnąć, by oni się zderzyli, no to już Saragossa miewa kłopoty. Więc Bayern jest dla niego idealnym miejscem, on wygrał wielki los na loterii, bo myślę, że w żadnym innym klubie z europejskiej czołówki ani hiszpańskiej nie miałby szans, by przy swoim mimo wszystko dosyć ubogim jak na razie repertuarze zawodów się przebić. Natomiast ten Bayern to i jeszcze Bundesliga, gdzie obrońcy są trochę inni niż w La Liga i może łatwiej ich nawijać. To jest wspaniały dla niego kierunek i naprawdę wielka wygrana na loterii. Drożej się go nie dało sprzedać dla takiego Bayernu, nawet jeśli by się to nie sprawdziło, jeśli by się Saragossa nie sprawdził, to oni na nim nie stracą. Oni go za 10 to na pewno go sprzedadzą spokojnie w jakieś fajne miejsce, jeśli nie z powrotem do Ligi Hiszpańskiej, to do jakiejś belgijskiej czy austriackiej, gdzie topowe kluby z pewnością go wezmą, jeśli mu się nie powiedzie w Bayernie, zresztą niewykluczone, że na jakieś wypożyczenie pójdzie. Więc najpierw zdziwienie, a potem po namyśle doszedłem do wniosku, że to ma sens, I tyle, jeśli chodzi o Saragossę. Chcesz dodać, czy idziemy dalej? Dodam dosłownie dwa zdania. To porównanie z Komanem jest rzeczywiście interesujące, natomiast jednak ta dysproporcja między Komanem, przynajmniej z mojego punktu widzenia, Saragossem jest ogromna. W tamtym przypadku mówiliśmy, okej, powiedziałeś piłkarz trochę drewniany, aż tak pamięcią już nie sięgam co do jego umiejętności, możliwości, ale to był zawodnik po pierwsze uznawany za wielki talent w Paris Saint-Germain, a wiemy, że Paris Saint-Germain co jak co, ale przez lata było absolutnym mistrzem marnowania i rozdawania za darmo swoich piłkarskich perełek. Zresztą takich przykładów moglibyśmy mnożyć, którzy później zrobili wielkie kariery, a w Paryżu nawet nie mieli okazji zadebiutować w pierwszym składzie. Dwa, przechodził już przez Juventus, przechodził już przez czołowy klub, pracował z czołowymi trenerami w bardzo konkurencyjnej drużynie, więc on przychodził do Bayernu jako już zawodnik o jednak niebagatelnie większym doświadczeniu, umiejętnościach, także okej, mówię, nie pamiętam już go aż tak dobrze, bo nie chcę też polemizować, Leszku, z tobą. No wiadomo, że pamięć... Czy był drewniany, czy był mniej drewniany, natomiast... Ktoś się zapamiętuje nie wszystko. Jako gracza bardzo jednowymiarowego, gdy przychodził. Natomiast właśnie tak, tylko widzisz, w przypadku Saragossy mówię, o tyle jestem zszokowany, że gdyby Saragossa miał za sobą kilkanaście naprawdę niezłych meczów, to też bym na to patrzył trochę z innej strony. Gdyby mijał rok, powiedzmy, gdyby okazało się, że Bayern zgłasza się w maju, Saragossa ma za sobą udany sezon, no ale wiadomo, w takim, a nie innym towarzystwie prochu by nie wymyślił. Jeden człowiek, szczególnie tak młody, niedoświadczony, który, to też warto podkreślić dla naszych widzów, on jako młody chłopak odbijał się od klubu do klubu, to znaczy nigdzie w kilku klubach, takich naprawdę mocnych typu kluby z Sewilli czy później inne, nikt w nim nie dostrzegał jakiegoś specjalnego talentu, nikt nie chciał na niego postawić. Nawet jak w Granadzie na niego postawiono, już dano mu szansę, to wydaje mi się, to może jest trochę nadinterpretacja, ale bardziej na zasadzie z braku laku. No, trudno oczekiwać, że Granada jest w stanie zasysać do siebie, do swojej szkółki z tak konkurencyjnego regionu andaluzyjskiego jakieś wyjątkowe talenty, bo one trafiają zapewne w inne miejsca. Więc go wzięto, ale tak na zasadzie, no dobra, no nie stracimy nic nad tym. I jego eksplozja talentu była jednak sporym zaskoczeniem, a już to, co wyrabiał w tych pierwszych meczach, a było naprawdę tych meczów na palcach jednej ręki policzyć, trzeba tak uczciwie to powiedzieć. No więc myślę sobie, że tutaj to ryzyko jest o wiele większe. Trzymamy za chłopaka kciuki, oby mu się powiodło, to jest oczywiste, ale mówię, moje wątpliwości są nieporównywalnie większe, niż gdybyś mnie, załóżmy, wtedy zapytał, powiedzmy, o tegoż Komana, tak? Czy ten Koman jest w stanie w Bayernie zrobić karierę. Więc zamykamy temat Saragossy. Jeszcze jedno zdanie, ja już potem płynnie przejdę do następnego. Bayern się trochę pospieszył z tym transferem, bo jeszcze za 3 mecze Saragossy Anglicy by dawali za niego 2 dychy, trzeba by 25 zapłacić. Wiadomo, że nie ma się co kopać z koniem, trzeba uprzedzać jego ruchy. No i to też trzeba o tym chyba też pamiętać, analizując ten transfer. Dobrze, drugi hit tygodnia, czyli ta brygada remontowa w Gironie, jak to zatytułowałem roboczo, bo znów się udało, w Copa del Rey przegrywali 1-2 z klubem o nazwie Oyuela.
i wygrali 5-2. No ileż to już razy ta Girona w tym sezonie pokazywała, że gol stracony dla rywala, gol strzelony przez rywala to jest tak naprawdę 1-0 dla nich, bo oni za chwilę zbiorą się do galopu i wyjdą z tego, z tych tarapatów i spokojnie sobie kolejny mecz wygrają. Więc to już nie jest przypadek, to jest jakiś fenomen. Te powtarzające się remontady Girony, to, że ta drużyna traci jako pierwsza gola, a potem i tak wygrywa. No i oczywiście trzeba zastanowić się, skąd się ten fenomen bierze, jak można by go wyjaśnić, jak można by rozwikłać tę tajemnicę, no bo to jest taki trochę mundo al revés, jak mówią Hiszpanie, czyli świat na opak, bo generalnie jak drużyna w trakcie sezonu wygra dwa mecze, w których straciła jako pierwsza gola, to już jest nieźle. Są drużyny, które, jak się czyta statystyki Pedro Martina, które przez cały rok nie potrafią wygrać meczu, w którym rywal wyszedł na prowadzenie, bo to absolutnie wybija ich, kończy w ogóle plan A, polegający na tym, że gramy na 0-0 i kontrujemy, a plan B nie jest dopracowany i drużyna się rozsypuje po stracie gola, a z Girona jest wręcz przeciwnie, Girona się konsoliduje. No i ja myślę sobie, że wytłumaczenie jest dosyć proste, po prostu rozumieją, zaczynają rozumieć, że to nie żarty, bo Girona wychodzi tak się trochę z taką chęcią, żeby się trochę pobawić z przeciwnikiem w kotka i myszkę. Tu go wpuścimy na własną połowę, tu go skontrujemy, tu sobie poklepiemy w środku pola, tak go sobie będziemy układać, rozmiękczać, ugniatać, a w końcu mu strzelimy tyle goli, ile trzeba. A kiedy dostaje tak zwanego gonga, to nagle zaczynają grać piłkarze Girony na poważnie. Nie widzę tu jakiejś głębokiej kwestii taktycznej, ile właśnie zupełnie czysto mentalną sprawę, aczkolwiek oprócz tego mentalu Girony, tego, że oni potrzebują takiej ostrogi, żeby się spiąć i przyspieszyć tempo akcji, no to też widzę ich olbrzymią przewagę fizyczną nad rywalami, bo oni generalnie męczą przeciwnika, zmuszają go do biegania, utrzymują się przy piłce i w 80 minucie większości rywali po prostu kończą się baterie i to nie ma znaczenia, czy oni prowadzą, czy nie, bo po prostu już nie mają siły za nimi biegać i w końcu wpuszczają któregoś skrzydłem Jana Couto, jak ostatnio on dośrodkowuje, tam ktoś nie zdąża ze środkowym napastnikiem, Stuani dwa gole w lidze i dwa gole też stąd Orihuelo, więc można powiedzieć, że Stuani jak Morales, taki trochę Feniks z popiołów, który jeszcze raz się podniósł. Proszę bardzo. Tak, ja się pod tym podpisuję, co powiedziałeś. Myśląc sobie na temat tego wątku, który poruszyłeś, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to z jednej strony akurat tego wątku, chociaż to jest bardzo ciekawe i ciężko w ogóle z tym polemizować, nie chcę absolutnie, zgadzam się z tym, że rzeczywiście Girona wychodzi na mecz i ma w głowie, zagramy swoją piłkę i będziemy sobie spokojnie rozgrywać, to ma być ładne, przyjemne, to jest rozpisane, jak to się mówi, cała ta melodia na poszczególne rymy, na wszystkie jakieś tam inne elementy muzycznego abecadła i my to zrealizujemy. I to jest czasami zaskoczenie, że rywal jednak, widząc potencjał Girony, potrafi się przed tym obronić, przynajmniej w jakimś tam czasie, w jakiejś perspektywie czasowej. A tak jak powiedziałeś, dostają gonga i nagle, o, co się dzieje? To miało wyglądać zupełnie inaczej. Myśmy mieli ich zdominować, myśmy mieli spokojnie strzelić gola i co teraz? Więc to, co powiedziałeś, absolutna zgoda. Przygotowanie fizyczne, na to zwróciłem szczególnie uwagę. To jest drużyna, która z jednej strony, zauważ, jak sobie popatrzysz po biogramach piłkarzy, w większości innych klubów, tych największych nawet, mamy już całe historie różnego rodzaju kontuzji szpitali. W Realu szpital, w Atletico szpital, w Barcelonie szpital, w Gironie szpitala nie ma żadnego. Kontuzjowany był Cyganko, mówię o tych ważnych zawodnikach. Ci, którzy są na ławce rezerwowych, którzy czekają na swoją szansę, oni mają po 10-11 spotkań rozegranych z ławki rezerwowej. Oni nawet nie mają szansy, żeby wejść do tego składu, bo wszystko oczywiście działa bardzo dobrze, ale też nikt, Leszku, tam nie wypada. Co pokazuje, tak, że... Tutaj dopowiem Ci jedna statystyka. Girona to klub, w którym najmniejsza liczba graczy zagrała w wyjściowym składzie w tym sezonie. Tylko 14. Aż to jest niewiarygodne, żeby po tylu kolejkach było tylko 14 graczy, którzy zaczynali mecz od pierwszej minuty. To idealnie potwierdza to, o czym mówisz.
Tak, i właśnie to jest ta siła, że oni nie podlegają temu procesowi, który dotyka większość klubów. No przecież, słuchaj, wczoraj oglądałem mecz z Evertonu, z Newcastle, no i Newcastle zdziesiątkowane, abstrahując od wyniku i bardzo dobrego meczu Evertonu, Newcastle zdziesiątkowane. Czyli to jest problem, który dotyka największe kluby z Anglii, z Hiszpanii, z Włoch, etc. Girona nie ma tego problemu. Z wyjątkiem, mówię, kontuzjowanego Cygankowa, ktoś tam jeszcze wypadł na jakieś 1-2 spotkanie. Więc ta statystyka, którą przytoczyłeś, jakby to pokazuje. Dwa, odnoszę wrażenie, to jest ten mental. Ty powiedziałeś o tym mentalu, tej jednej części interesującej mentalu, ja powiem o tej drugiej. Girona to jest zespół, który wie doskonale, że mecz składa się z 90 plus iluś minut. I oni mają świadomość, że te pierwsze 10 minut jest tak samo ważne jak ostatnie 10 minut. Nawet tego doliczonego czasu gry. Że ja mam wrażenie, że Mitchell, to jest wielkość tego trenera, ma rozpisaną grę tego zespołu na cały mecz. Większość trenerów rozpisuje w cudzysłowie grę zespołu, ja to tak mówię, na 20-30 minut. No i zobaczymy, co będzie, tak? Weźmiemy ich szturmem, nie wiem, przetrzymamy ich, potem ich zaatakujemy, etc., etc. I wtedy mniej więcej wiadomo, czy oni strzelają gola, czy ktoś inny strzela gola, czy przegrywamy, czy wygrywamy, no i wtedy się wdraża tak zwane plany B, plany C i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Girony tam jest ciągle plan A, tam nie ma planu B. Plan A, który jest rozpisany w ten sposób, że wiemy, co chcemy grać i będziemy konsekwentnie grali, bo mamy takie narzędzia, mamy takich piłkarzy, tak wszechstronnych, tak umiejących nawet na boisku inteligentnie poszukać dziury w całym, bo czasami ta defensywa przeciwnika to jest trochę taka, to całe, tak? Czyli to, gdzie trzeba tą dziurę znaleźć, że my w końcu tą dziurę znajdziemy. Nawet jeśli, i tu się z tobą zgodzę, ta wersja właśnie taka, że chcemy ten mecz rozegrać na swoich zasadach i nagle jesteśmy zszokowani tym, że nam gola strzeli. Rezerwy, to jest właśnie ta istota. Że ci rezerwowi, mimo że patrzysz na ich biografię, mówisz, że kurczę, no oni są niepotrzebni w sumie, no może wchodzą trochę tak z litości, są wpuszczani. Absolutnie nieprawda. Stuani jest zupełnie innym napastnikiem niż Dobyk. Jeśli grał teraz na przykład Arnau Martinez, czy powiedzmy nie grał, bo grał Eric Garcia i tam ustawienie było inne, wchodzi właśnie Jan Couto, zupełnie inny sposób grania z prawej strony niż powiedzmy z Arnau Martinezem. A Pablo Torres moim zdaniem nie wypałem na razie. To jest akurat ten zawodnik, który niczego drużynie nie daje jakościowo. To znaczy, jeżeli wypada Herrera, czy wypada, to jest właśnie to, że póki co się jeszcze Michelowi upiekło, że żaden z tego tercetu nie był dłużej kontuzjowany. Bo moim zdaniem, jak któryś z nich wypadnie i trzeba będzie wprowadzić Torre, no to lipa. Ale teraz tak, wchodzi Portu, to jest kolejny zawodnik, który ma tyle w sobie energii, doświadczenia, także umiejętności technicznych, jakości, sprytu, że on nie jest takim rezerwowym, który ma tylko wejść, żeby odbębnić parę minut. Od razu gra ofensywna zespołu nabiera innej jakości, innych rumieńców. I to, co powiedziałeś, jeżeli baterie padają w większości drużyn w 80 minucie, Walencja była tego świetnym dowodem w ostatniej rywalizacji, to cały czas energię, to taki piłkarz jak Portu wchodzący, czy nawet Valerii, czy właśnie ten Couto sprawiają, no, że oni są tak nakręceni, mają tyle siły, tyle jakości, umiejętności, że oni po prostu muszą wyprodukować jakąś sytuację bramkową. No jeśli się ma takich dwóch napastników, o i jeszcze kolejna sprawa. Zauważ, że w sytuacji, w jakiej się znajduje czasami Girona, i to jest różnica między Gironą i Celtą ostatnimi czasy. Girona przegrywa. Co robi trener? Dokłada ofensywne ogniwa. Bo jakie to ma znaczenie, czy my przegramy 0-2? Nie ma to żadnego znaczenia. Punktów nie będzie, ale daje wszystkie możliwe akcenty, żeby tylko tej drużynie dać po prostu maksa tego, co może dać w konstrukcji w ofensywie. A co robi Benitez? Benitez zdejmuje środkowego napastnika, żeby wstawić w jego miejsce innego. Czyli nie poszerza pakietu wariantów ofensywnych, tylko po prostu, i to wielu trenerów tak robi, jak na ten przykład Beniteza, bośmy ten mecz, pamiętasz, komentowali, że on wprowadza Duvikasa, a zdejmuje Larsena. No przecież to jest absurd, rozumiesz. No ma ciągle jednego napastnika i nie może się przez ten mur Kadizu przebić. Więc to jest też przykład właśnie wielkości odwagi Michela, że on naprawdę ten mecz ma rozpisany, nieważne co by się stało, on ma ten mecz rozpisany na 90 minut. I nawet jeśli Girona prowadzi, skąd są te często wysokie wyniki Girony? No one też są z tego, że po prostu nawet gdyby ten mecz się ułożył, przykładowo nie obowiązuje twoja zasada. I oni od początku ten zespół napoczynałem, strzelałem pierwszego i drugiego gola, to wiesz, że oni od powiedzmy do 70 minuty byłoby 2-0. To wiesz, że jak wejdą ci rezerwowi, to nie będą tylko dodatkiem. To nie tak, żeby jak to się mówi, w statystykach się zgadzało i żeby nie marudzili rezerwowi, że no my nie gramy i Mitchell z litości ich wpuszcza. Nie. On wie, że od 70 minuty będzie miał kolejną wersję tak samo dobrej Girony, może trochę innej, bo to są inne indywidualne umiejętności, być może nawet jeszcze bardziej konkurencyjne niż ta wyjściowa jedenastka.
I to jest właśnie ta siła tego zespołu. Dlatego naprawdę, abstrahując już od spotkania niedzielnego, ja Gironie życzę ogromnego sukcesu. Naprawdę życzę im ogromnego sukcesu, bo ta drużyna sobie po prostu na to zasługuje pod każdym względem. No właśnie, i teraz paradoksalne pytanie. Teraz zagrają z Barceloną. Czy Barcelona powinna dążyć do tego, żeby strzelić gola szybko, czy może poczekać do 85 minuty z atakiem celem niedrażnienia lwa? No, oczywiście mówienie, nazywanie Girony lwem w kontekście starcia z Barceloną może być uznane za obrazobóstwo i przesadę, ale ja celowo tutaj taką hiperbolę stosuję, no bo ta Girona naprawdę w końcówce jest bardzo niebezpieczna i dobrze jest mieć, zachować siły na końcówkę, więc ten hit, który będzie na naszej antenie w niedzielny wieczór, serdecznie zapraszamy, jest ekscytujący i fascynujący właśnie z wielu powodów, a przede wszystkim trzeba, bo paradoksalnie nie mamy wątpliwości, jak zagra Girona. To nie będzie defensywa, to będzie normalna gra i porażka z Realem Madryt tutaj niczego nie zmieniła. Tam się nie udało, ale to trudno. Musimy być sobą, na pewno Girona nie zagra na 0-0 z Barcelona. Co do Barcelony możemy mieć wersję bardziej pragmatyczną albo bardziej romantyczną, ofensywną. Ostatnio po meczu z Atletico pojawiły się tezy, że Barcelona znów jest wielka, znów wróciła na drogę Uno z Lizbo, na drogę solidnej gry w defensywie i tego cierpliwego czekania na tą jedną okazję, którą się na pewno stworzy i wykorzysta. Więc Xavi będzie chciał wygrać 1-0 czy raczej 3-2 z tą Gironą? Ja myślę, że dla Xaviego, choć on tego nigdy nie powie, to jest taki mecz, powiedziałbym, z podtekstem. I on ten mecz będzie chciał naprawdę potraktować w sposób specjalny, bo docierają do niego przecież głosy, on to słyszy, nie? Że no ta Barsa jego, jaka to Barsa, ile to ma wspólnego z tiki-taką, że to nie jest drużyna przy takich piłkarzach, takich indywidualnościach, że ta Barsa po prostu okej, no wygrywa jeden, drugi czy trzeci mecz, w Lidze Mistrzów się awansować, ale wizualnie nie kupujemy tego. To nie jest jakby docelowy ten wygląd, powiedziałbym, Barcelony, tak? Piłkarski wygląd Barcelony. Tymczasem drużyna Michela zachwyca, tak? I padałem takie określenia, a może Michel, a może to jest właściwy trener dla Barcelony. Myślę, że trochę ambicjonalnie Xavi ten mecz potraktuje. Być może będzie właśnie takim przemyślanym, taką strategią, bym powiedział, budowaną właśnie na rozbicie przeciwnika, na odebranie mu atutów. Będzie chciał pokazać, że futbol jednak jest trochę bardziej skomplikowany i że nie ma jednej gotowej recepty i nie da się po prostu nawet takiej Gironie grać w ten sam sposób sukcesem. No bo teraz właśnie pytanie brzmi, czy z Realem Madryt zobaczyliśmy jednak tą Gironę, oczywiście odważną, grającą otwarty futbol, Gironę, która mogła na początku meczu, powinna nawet prowadzić, ale która jednak została bardzo brutalnie wypunktowana, czy w tym przypadku nie będzie podobnie? I czy to nie będzie taki wyrachowany futbol trochę Barcelony, tak? Że okej, macie piłeczkę, a miejcie sobie tą piłeczkę, załóżmy, że to wy będziecie teraz trochę nami, czyli tą drużyną, która zawsze przecież w historii miała piłkę przy sobie, ale my was wypunktujemy. My wam tą piłkę agresywnym podejściem jednego czy drugiego piłkarza zabierzemy w środku pola i was skontrujemy. No bo co tu dużo kryć? No wiadomo, co jest piętą achillesową Girony. No piętą achillesową jest defensywa. I przy... Jakbyśmy nie narzekali na Roberta Lewandowskiego, to mając takich piłkarzy jak Lewy, jak Ferran, jak kto tam jeszcze, Rafinha na przykład i tak dalej, no słuchaj, jak oni im odbiorą piłkę w środkowej strefie boiska, to naprawdę Girona się nie pozbiera. Uwierz mi, oni mogą ich kontrami zabić. Mogą ich naprawdę zabić kontrami. Wcale nie będą musieli do tego posiadać piłki i robić wielkiego rozegrania Pedri, Frenki, Pedri i tak dalej, jeden do drugiego, czwarty do piątego. Oni ich potraktują w zupełnie inny sposób. To może być swoisty paradoks, że Xavi udowodni, pokaże swoim krytykom, powie tak, macie piękną Gironę, ale ja mam 3 punkty i wygrałem ten mecz na przykład 3-1. Tak, to jest bardzo możliwe. To, o czym mówisz, też właśnie ku temu się skłaniam, że Xavi nie będzie chciał udowodnić, że tiki-taka to jest wciąż, Barcelona jest wciąż lepsza w tym sporcie od
od Girony, bo on nie jest takim trenerem, który by szukał, jest pragmatykiem jednak, przede wszystkim szukałby jakichś efektownych zwycięstw i myślę, że tutaj Barcelona może zagrać z Gironą tak jak zwykle z Barceloną stara się grać Atletico na Camp Nou zawsze, czy na Stadionie Olimpijskim zawsze z kiepskim skutkiem i paradoksalnie mecz z liderem, wiceliderem w tej chwili, ale drużyną mającą tyle samo punktów co lider, to jest też dla Roberta Lewandowskiego okazja o wiele lepsza, by poprawić dorobek strzelecki niż mecze z drużynami z dołu tabeli, bo raz, że ci stoperzy nie są rewelacyjni w walce powietrznej na przykład, Eric Garcia czy Blind, albo są wolni, mało zwrotni i można z nimi w pojedynku takim ciało w ciało zrobić co się chce, mówię o Dawidzie. Więc to jest mecz, w którym myślę, że będzie bardzo dużo grania na Roberta Lewandowskiego, dużo piłek właśnie górą do niego, żeby on pokazał, że tych akurat stoperów to jest w stanie przeskoczyć, bo oni go ani wyżej nie wyskoczy od niego, ani go nie przepchną, no krzywdy mu nie powinni zrobić i tutaj Lewandowski na pewno będzie centrum taktyki Szawiego, poza tym oczywiście, że będą grane piłki za plecy bocznych obrońców, jeśli zagrają Couto albo Arnau z prawej, a Miguel Gutierrez z lewej, a ten drugi na pewno zagra któryś z tych na prawej stronie wymienionych też, no to wiadomo, oni będą chodzili do przodu i będą się otwierały przestrzenie za ich plecami dla Joao Felixa i Rafini, więc tak, ja też mamy tutaj podobne oczekiwania związane z tym meczem, czyli Gironę, która gra jak zwykle, bo nie ma nic do stracenia, i Barcelonę bardzo pragmatyczną. Barcelonę nastawiono na wykorzystywanie wolnych przestrzeni na skrzydłach i klasy Roberta Lewandowskiego wciąż niewątpliwej w polu karnym. Tylko słuchaj, Leszku, jeśli ci wejdę szybko w słowo. Dwie rzeczy, które mogą być bardzo istotne dla tej rywalizacji. Pierwsza, kto wie, czy Xavi nie zastosuje, tak jak zastosował z powodzeniem plan anty-Vinicius, nie zastosuje planu anty-Savinio. Tenże plan anty-Savinio w jakim stopniu został wykorzystany przez Ancelotti'ego, a jak wiesz, nie ma drugiego piłkarza, który tak kapitalnie potrafi rozerwać defensywę przeciwnika i ją zdemolować jednym, że tak powiem, wejściem dynamicznym z piłką, bo potem resztę roboty mogą wykonać koledzy, co właśnie Savinio. Trochę ten zespół jest przegięty na to lewe skrzydło, na to skrzydło, na którym operuje Savinio. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest fakt, że nie będzie Yangela Herrery. Nie będzie piłkarza, który tych mięśni w tym środku pola ma najwięcej. Takiej, powiedziałbym, fizyczności, brutalności, a takiej w dobrym tego słowa znaczeniu. O takim piłkarzem nie jest Aleix Garcia, tym bardziej Ivan Martin. Więc zobaczymy, jak on zestawi ten środek pola, kogo on tam dołoży, natomiast no wiesz, Yangel jest takim zawodnikiem, który też najszybciej reaguje, jak się zaczyna robić pożar gdzieś w okolicach właśnie strefy środkowej, jak wychodzi kontra, to Yangel reaguje. No kto tam będzie reagował teraz? Ivan Martin? Akurat to jest jego słabość, właśnie ta gra taka, bym powiedział, defensywna. Aleix Garcia? Mało. No i kto teraz? Pablo Torre? No to moim zdaniem kompletnie nie jest zawodnik na poziom Primera Division. Mówię o takiej, wiesz, rywalizacji naprawdę tuzów, tak? Rywalizacji z gigantami, więc ja przy całym szacunku i tak jak mówię, chęci i postawienia właśnie na sukces Girony i życzenia im jak najlepiej, mam przed tym meczem no, gigantyczne obawy. Ja tu widzę zdecydowanie więcej atutów po stronie Barcelony niż po stronie Girony. No takie są akurat w tym momencie moje przewidywania. Tak, tak. Natomiast no, nie można też wykluczyć tego, że po prostu Barcelona jednak się ugnie pod naporem Girony. Co do samego Savinio, to po pierwsze Marka pisze, że ale to często tak się dzieje, aczkolwiek przeważnie Marka i ja przed meczami Realu, tak, wyciągały z drużyny rywali gwiazdy właśnie na najbliższe okienko transferowe do Realu. Teraz tutaj Deco ponoć zainteresował się Savinio i będzie negocjował z szefami City Football Group jego transfer do Barcelony. Czy opłaca się poświęcać Ronaldo Araujo na zatrzymanie Savinio? Tutaj postawiłeś taką tezę, żeby był ten plan anty-Savinio. Savinio wcale ostatnio nie jest w wybornej formie. On w tym ostatnim meczu ligowym w zasadzie do 60 minuty nic nie grał, on dopiero potem się uaktywnił i myślę, że nie trzeba w tej chwili nawet Araujo, żeby zatrzymać Savinio, i natomiast Araujo jest bardzo potrzebny, żeby zatrzymać Dowbyka w środku pola, bo
no bo na miejscu kibica Barcelony mniej bym się bał o losy starcia Dovbyk Araujo niż Dovbyk Gilles Koundé na przykład. Więc myślę, że tutaj to raczej Koundé w zupełności wystarczy i całkowicie się nada, żeby zatrzymać Savinho. Natomiast Araujo zajmie się Dovbykiem, który ostatnio zagrał słaby mecz, ale generalnie jest no, napastnikiem, trzeba krzepy, żeby stawić mu czoła, o ile oczywiście tutaj Stuani nie wystąpi w wyjściowym składzie, aczkolwiek mnie to zdziwiło, skoro tak dobrze mu się powiodło jako rezerwowemu w ostatnim meczu ligowym, akurat w pucharze grał całe 90 minut, to tym bardziej, zwłaszcza, że w pucharze tak się zmęczył, jest mało prawdopodobne, żeby ten mecz zaczął. W zasadzie można to wykluczyć. Natomiast tu będzie też bardzo ważna rola dla Joao Felixa, jeśli Barcelona ma nie tracić goli, no, żeby uważał na swojego prawego obrońcę, bo to jest... O Rafinie się ostatnio nie martwi, jeśli chodzi o powrót do defensywy, ma powroty do defensywy, ma niesamowitą ambicję i ochotę widać w jego grze pokazania, że on w tej Barcelonie chce grać i że w każdym aspekcie on się do tej Barcelony nadaje, więc on tego Miguela Gutierreza będzie w miarę ogarniał, z serca to będzie robił, natomiast czy taki Joao Felix, który chce brylować, chce strzelać gole, będzie w stanie nadzorować wycieczki Jana Couto na przykład, zakładamy, że on zagra w wyjściowym składzie, tak bez jakiejś takiej smyczy, na której go będzie trzymał trener, to mam poważne wątpliwości, a jak Couto wchodzi w okolice pola karnego rywali, no to jest bardzo niebezpieczny z piłką, jak potrafi dośrodkować, to się ostatnio właśnie przekonaliśmy, kiedy dwa razy obsłużył Stuaniego znakomitymi podaniami. Dawno żaden mecz nie niósł ze sobą tak wielu zagadek taktycznych i tak wielu możliwości, tak wielu możliwych scenariuszów, według których gra się może potoczyć, jak właśnie to spotkanie. Nie typujemy już wyników, ale zgodzę się z tobą, że jednak Barcelona jest faworytem i postawiłbym na nią. Też tak myślę, też postawiłbym na Barcelonę, jednak ta słabość defensywy Girony, to, że rywale tego wykorzystać często nie potrafią, brakuje im jakości, albo po prostu są tak zepchnięci, no Barcelona ma jednak w sobie tyle mocy, ta linia pomocy z Frenkiem de Jongiem, z Pedrim, oni są z meczu na mecz, no ewidentnie będą coraz lepsi, coraz sprawniejsi w tych swoich poczynaniach, bo te kontuzje już są na szczęście za nimi, więc oni będąc takimi graczami tego formatu, tego poziomu, którzy mówię, no zapewne do formy dochodzić będą, no, może nie ekspresowo, ale w miarę szybko, więc także grą dotychczasową w kolejnych meczach. No mecz z Atletico pokazał przecież, jak dobrą Barcelonę zobaczyliśmy i to jest taka projekcja tej Barcelony, którą kibice pewnie chcieliby oglądać. Barcelonę, która absolutnie zdominowała rywala. Inna sprawa, że Atletico moim zdaniem to już ma taki kompleks Barcelony, bo no, ja byłem trochę przerażony tym, że drużyna, która tak sobie dobrze radziła w ostatnich tygodniach z różnymi rywalami, miała też oczywiście słabsze momenty, jak choćby w Las Palmas, ale że ona może wyjść i się tak na początku meczu no, błaźnić trochę w rywalizacji z Barceloną. No to te straty Koke, ta nieumiejętność wyprowadzenia piłki w ogóle, jakiś taki paraliż, brak odwagi, wręcz strach, który nigdy w Atletico nie był aż tak zauważalny, bo oni owszem mieli świadomość, że przez te ostatnie lata, kiedy Barca miała przecież momentami fantastyczne drużyny, że jakościowo, indywidualnie odstają, ale oni choćby tą właśnie taką z tym sprytem, bezczelnością, czasami agresywnością nadrabiali, a w tym meczu miałem wrażenie, że oni no, kompletnie pod żadnym względem nie nadążają, że oni popełniają takie kulfony w tej defensywie, no to co zrobił Nahuel Molina przy tym golu, no i tak dalej, więc to Atletico mnie strasznie zawiodło w tym meczu. Ta końcówka oczywiście dała jakieś tam Atletico nadzieję, że była rzeczywiście szansa doprowadzić do wyrównania, no ale bądźmy szczerzy, gdyby Robert wykorzystał to, co miał, choćby połowę z tego, no to ten mecz już by się skończył w pierwszej połowie, no taka prawda. Już tak, właściwie tak. Byłoby więcej będziemy wiedzieć też o Robercie Lewandowskim, myślę, po tym meczu z Gironą, bo mimo tych niewykorzystanych sytuacji będę się opierał przy zdaniu, że to był krok do przodu, jeśli chodzi o Lewego, ten mecz z Atletico. Widziałem taką świeżość, której dawno w ruchach Roberta Lewandowskiego nie dostrzegałem, więc jestem bardzo ciekaw właśnie jego występu przeciwko Gironie, czy ten trend się umocni, czy znowu zobaczymy Lewego apatycznego, który nawet nie za bardzo jest w stanie dojść do sytuacji. Tutaj on obrońców Atletico, przecież nie kulawych, pięknie gubił
i do tych podań wychodził, że zabrakło finalizacji właściwej, to inna rzecz, ale jakiś taki powiew optymizmu, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, który teraz udzielił wywiadu, w którym powiedział, że jeszcze 3-4 lata będzie w stanie pograć na wysokim poziomie, no zna swój organizm, zresztą co miałby powiedzieć, tak, że za rok skończą mu się totalnie baterie, no ale ale tak, myślę, że sam jest optymistą. On to trochę tak mówił na przekór tym wszystkim opiniom, które ostatnimi czasy się pojawiły w nie tylko hiszpańskich mediach, nie? Że Lewandowski jest skończony, jak to się mówi. Tak, przez tyle miesięcy w zasadzie była cisza wokół słabszych meczów Lewandowskiego, ale wiadomo, jeden kamyk, to wiedziałem, że tak będzie, jeden kamyk ruszy lawinę. I lawina na tych, jeśli ktoś, kto pierwszy rzuci kamieniem w Roberta Lewandowskiego, to natychmiast znajdzie naśladowców, więc bardzo byśmy chcieli, żeby Robert akurat teraz właśnie, kiedy ta krytyka tak obszerna się pojawiła, wszystkim im pozamykał usta. No i cóż. Ja tak szybciutko jeszcze jedno słowo. No, wydaje się, że łatwiejszej defensywy do okiełznania w takim bezpośrednim fizycznym starciu, no to Robert raczej w La Liga mieć nie będzie. To powiedziałem, niż ta Girona. Tam naprawdę nie ma tam takiego cwaniaka, takiego brutala, nie chcę powiedzieć chama w cudzysłowie, który będzie w stanie, nie wiem, tak jak Lejeune, sprzedać jakiegoś łokcia, coś tam zamachnąć się. No nie widzę nawet charakterystyce, takiej charakterologii tych zawodników, Blinda, Davida Lopeza, już o Eriku Garcia nie wspomnę, kogoś takiego, kto naprawdę mógłby, że tak powiem, z buta tego Roberta potraktować, więc tym bardziej powinno mu być w tym meczu łatwiej teoretycznie. Tak, jeszcze zapisaliśmy sobie jako temat rezerwowy, co zrobić z Bellinghamem, ma grać czy się leczyć, ale myślę, że teraz mecz z Betisem i potem przed meczem z Villarrealem będziemy mieli więcej czasu i więcej materiału dowodowego, żeby na ten temat porozmawiać, a jest godzina 16, nie wiem czy Państwo to słyszą, ale jak codziennie o 16 mój pies stoi pod workiem z karmą i piszczy. Domaga się kolacji, zresztą tak jak powiedziałem, ten Bellingham, przygotowywałem go jako temat tak naprawdę rezerwowy, bo byśmy tutaj musieli spekulować, a tak zobaczymy, czy zagra, czy nie zagra w meczu z Betisem, potem jeszcze z Unionem Berlin, co z tego wyniknie i będziemy mieli większe pole do snucia rozważań na temat tego, czy lepszy Bellingham, nie do końca wyleczony na boisku, bo tak dużo daje drużynie, czy lepiej, żeby on grał tylko wtedy, kiedy jest na 100%. No właśnie, wrócimy do tego tematu. Obiecujemy, dzisiaj tak się złożyło, że o Realu akurat nie było, będzie za tydzień. Dziękujemy Państwu uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy na... Do usłyszenia. Tak, zapraszamy na nasze propozycje. Jak zwykle 5 spotkań na antenach Canal Plus, więc od wyboru do koloru myślę, że każda z tych propozycji, choćby mecz Majorki z Sevillą, też niezwykle interesujący, no. Bo obaj trenerzy dosłownie mają nóż na gardle. Dokładnie. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.